Witam serdecznie, tu Ewa Maj na cotygodniowym live'ie. Dzisiaj nadaję tutaj z nad oceanu, ze spaceru. Piękna niedziela. I dzisiaj mamy taki dzień, że co chwilkę wychodzi słońce, za chwilę chmury. Jak to w życiu? Jak to w życiu, kochani? No i tak, wczoraj, kiedy napisałam post, jaki będzie temat dzisiejszego live'a. Był tutaj bardzo pochmurny dzień, zimno i padał deszcz. I w Polsce było podobnie, też zimno. Więc przyszło do mnie tak, żeby zrobić dzisiaj live'a na temat, że słońce jest zawsze w tobie. No i może od tego myślenia o tym, że słońce jest zawsze w tobie, we mnie, dzisiaj było dużo więcej słońca. I mam nadzieję, że w Polsce i wszędzie, gdzie jesteście, dzisiaj też jest dużo więcej słońca. I co na ten temat mogłabym Wam powiedzieć? Słońce w Tobie, słońce we mnie. Ja tego doświadczyłam wiele razy. Zresztą i inni ludzie, z którymi miałam kontakt, z którymi mam kontakt, że ilekroć tak mówimy naprawdę autentycznie serca o tym, pomimo tego, co się dzieje, jaka jest pogoda, jakie są chmury ciemne, jak pada deszcz, jak źle na świecie i tak dalej. Jak zaczynamy mówić o tym, że mimo wszystko fajnie jest żyć, fajne rzeczy mi się przydarzają, oddycham słońcem we mnie, tu mam takie słońce w sobie, o tu, w piersiach, tu gdzie serce. Wielokrotnie zdarzało się tak, słuchajcie, fizycznie, że to sprawiało, że chmury gdzieś tam się na chwilę rozsuwały i wychodziły promienie słońca. Miałam sygnały o takim zjawisku, wielokrotnie, natychmiastowa reakcja. I to by się zgadzało z przekazami kahunów i z przekazami, z wiedzą profesora Masaru Emoto, który nie tylko pracował z wodą i udowodnił, że woda reaguje na nasze myśli, uczucia, ale również robił eksperymenty z pogodą, można powiedzieć, ponieważ brał grupę ludzi gdzieś na zewnątrz, w taki dzień, gdzie były chmury, gdzie była brzydka pogoda tak zwana, i generowali, jakby to powiedzieć, wpatrywali się w niebo z intencją, z wizją i z uczuciem, że chmury się rozstąpiły. I określona ilość ludzi, gdy patrzyła w określone miejsce w niebo i zamiast widzieć tam chmury, które faktycznie były w tym momencie na niebie, intonowali: chmury się rozstąpiły, wyszło słońce, chmury się rozstąpiły, wyszło słońce, dziękujemy. Te chmury się rozstępowały na chwilę chociażby. I to jest udowodnione, że to można zrobić. Więc ja myślę, że nasze dobre uczucia, nasze pogodne serce też potrafi zrobić, że nie tylko chmury na niebie, te, które tam nad głową są, potrafią się rozstąpić na chwilę lub na dłużej, ale że i takie chmury życiowe wtedy potrafią się rozstąpić również, gdy masz słońce w sobie. No właśnie. No uśmiech to niedużo kosztuje. No tylko nic nie kosztuje. Po prostu zrobić uśmiech. I tak wiele zmienia się na dobre. I proponuję, żebyśmy to zrobili dzisiaj razem. Cokolwiek w waszym życiu się dzieje, jakakolwiek jest pogoda, zróbmy dzisiaj taką medytację słońca we mnie, żeby się chmury, jakiekolwiek są, gdziekolwiek się zbierają, żeby one się rozstąpiły. Okej? Więc weźmiemy razem kilka głębokich oddechów. Oddech zawsze pomaga, ponieważ wycisza Twoje myśli, uspokaja uczucia, a potrzebne są dobre uczucia i pogodne serce, żeby właśnie to serce generowało to słońce, tak? W naszej praktyce Stan Centrum, tą, którą popularyzuję od tak wielu lat, oddychamy słońcem tu pomiędzy piersiami, słońcem. Nie tyle czakrą serca, co słońcem pomiędzy piersiami, czyli esencją Twojej energii pozytywnej, pogodnej, mądrej, uzdrawiającej, która zawsze tam jest. I teraz przede wszystkim pooddychamy tym słońcem we mnie, w Tobie. I chmury się rozstąpią, ok?
Ale najpierw tak, zamknij na chwilę oczy i zrób kilka głębszych oddechów w takim rytmie. Wdech przez nos, zatrzymaj na chwilę i nazwij tę pauzę słońce, cisza, nic. Potem wydech przez usta, rozluźnij się na wydechu, rozluźnij barki i całe ciało. I znowu wdech przez nos, słońce, cisza, nic. A potem wydech przez usta, rozluźnij barki i rozluźnij się całkowicie na wydechu. Wydech jest dłuższy niż wdech. I jeszcze raz. Wdech przez nos, słońce, cisza, nic. I rozluźnij się na wydechu, wydech przez usta i na wydechu rozluźniaj ramiona, plecy i oczywiście całe ciało od góry w dół. I teraz proszę przenieś uwagę na słońce pomiędzy piersiami. Nawet jak go nie widzisz, nawet jeżeli go nie czujesz, to ono tam jest. Słońce pomiędzy piersiami. To jest esencja Twojej pogodnej energii, którą teraz będziesz aktywować. A więc tak. Wdech do słońca pomiędzy piersiami. I tam cisza, radość, nic. I wydech promieniami tego słońca, żeby zajaśniało, żeby się ożywiło. Wydech we wszystkich kierunkach w Twojej aurze. I znowu wdech do słońca w Tobie. I tam słońce, słońce, cisza, radość, nic. I wydech promieniami tego słońca we wszystkich kierunkach. I oddychaj w ten sposób, w swoim własnym rytmie, dbając o to, żeby wydech był promieniami słońca, a wdech do słońca w Tobie. I tam na chwilę się zatapiasz w tym słońcu i długi wydech promieniami słońca, słońca w Tobie. I odczuwaj tę lekkość, tę radość, tą niefrasobliwość, tę jasność. Oddychaj w ten sposób słońcem w Tobie. Stań się słońcem. Stań się słońcem, żywym, oddychającym słońcem. I stajesz się tym słońcem dla siebie i dla innych ludzi. I dla całego Twojego otoczenia. Stajesz się słońcem teraz, kiedy świadomie oddychasz słońcem w Tobie. To słońce jest wtedy, kiedy się śmiejesz. To słońce jest wtedy, kiedy kochasz. To słońce jest wtedy, kiedy masz wdzięczność. To słońce jest wtedy, kiedy się czymś cieszysz, ale nawet wtedy, kiedy są chmury na niebie albo w Twoim życiu, możesz aktywować to słońce w Tobie. Pobudzaj tę energię. Słońce we mnie. Oddycha. Słońce we mnie. Oddycha. Obdarza mnie i innych ludzi. Obdarzam świat. Słońcem we mnie. To słońce jest we mnie. Oddycham słońcem we mnie. To słońce jest we mnie. Oddycham słońcem we mnie. Promienie mojego słońca rozprzestrzeniają się wszędzie wokół mnie. Obdarzają tą cudowną energią również innych ludzi. Bo radość jest również i wtedy, gdy Ty sprawiasz, że ktoś inny dzięki Tobie się uśmiecha. Obdarzam słońcem we mnie również innych ludzi. Obdarzam słońcem we mnie innych ludzi. I dziękuję, że dzięki słońcu we mnie ktoś inny też się uśmiecha. Słońce we mnie oddycha i tak jest już zawsze. Słońce we mnie oddycha. Teraz i jutro, i pojutrze, i zawsze. I chmury na niebie się rozstępują, i chmury życiowe też, bo to jest udowodnione, że gdy oddycha słońce we mnie, to wtedy uśmiecha się do mnie świat. I taka prosta inspiracja, prosta medytacja oddechowa z oddychającym słońcem w Tobie może w kilka minut zmienić Twój nastrój. Może w kilka minut zmienić nastrój ludzi wokół Ciebie i nie tylko zmienić nastrój. Ma taką siłę, że również zmienia pogodę i zmienia okoliczności życiowe. Sprawdź, jak to działa. Oddychaj słońcem w Tobie.
Bo masz to słońce w sobie. Masz to słońce w sobie zawsze. Kochani, to tyle ode mnie dzisiaj. Taka króciutka inspiracja w tę piękną niedzielę. Serdecznie Was pozdrawiam. Tutaj z Rockingham, z Australii, już jesiennej. I życzę Wam cudownego dnia. I życzę Wam tego, żeby słońce w Was, słońce w Tobie oddychało zawsze. Okej, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem, za tydzień na live. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Ewa Maj. Pa, pa.